Witam was w kolejnym odcinku z serii Sąsiedzi na polskiej wsi. Jak widzicie, ze mną Panda. Siemaneczko. I jest z nami Lukas. Witam serdecznie. Tak, jesteśmy już na Kwieńcu o godzinie 8. Jak widzicie, jest późno, bo jest godzina 23.13. Jak widzicie w prawym górnym rogu. Także przepraszamy za jakieś tam odklejki czy coś takiego, bo niestety musimy to nagrywać z pewnych powodów na zapas. Jedną osobę. Tak. Ja będę wypowiadał jej niku i w ogóle. Znaczy, no nie musimy ogólnie, tak? Ale no po prostu chcemy, tak? No. Także my sobie dzisiaj tak. Zasiadamy do 60. Albo dobra. Weź ty 60 młody. Tak, bo jeszcze powiedzmy, że o 8.30 miała przyjechać do nas dostawa. Tak, bo usłyszę, jeśli też miała przyjechać dostawa, ale a propos dostawy, to my sobie, albo dobra. Przypomnieć o pieniążkach. Co mówisz? O pieniążkach przypomnieć. A właśnie, no nasz stan konta się zmienił, ponieważ mamy 3000, no jak już możecie się chyba spodziewać. No, przyjeżdżają do nas nowe maszyny. Także w sumie zgasz tą świątkę na razie, bo nic nie słychać. Ja sobie dźwięki ściszę. Ja może wejdę na drogę, żeby on trafił do nas. A nie, on tam naokoło pojedzie, ja go instruktowałem, jak on ma tu przyjechać, on dojedzie. No co, Zdziko ma jeździć tam? Tak, tak, nie, Zbychu. A, no Zbychu, nie wiem. My już sobie w sumie Masejem wyjedziemy. Jak on zajedzie od tyłu, to on będzie wyjeżdżał potem pod górkę. Dobra. O Jezus, ale przestawienie ostre 60. Młody, zejdź z tej drogi, bo jeszcze się pomyli i tutaj przyjedzie, a po tych dziurach szkoda ciężarówki. No właśnie on chyba tu przyjedzie. No naokoło ma jechać, dał nie. Dobra. Nie myl go. Bo się pomyli. Nie myl. On chyba szai, o co chodzi. No widzowie. I ma, był wzięty też kredyt. To nie wiem, czy mogę. No też. O właśnie, też mamy 5000 kredyt, to niestety, bo kupiliśmy sobie dwie maszynki. Matko święta. Bo kupiliśmy sobie dwie maszynki tak na umór. My sobie Masejka zgasimy i sobie, o tutaj popatrzymy tak w niebo. Ładnie, pięknie. Znaczy w niebo, na pandę, który nie wiem po co rusza jeszcze siątkę. Piękna 60, nie? Bo fajnie na tle wygląda gospodarstwa. Także my czekamy się nowymi nabytkami, no. Początek odcinka na marne trochę pójdzie, ale no, też nie mamy za dużo roboty, a po prostu musimy to odebrać, bo nie ma sensu wyruszać dalej. Mhm. O kurna. O ja pierdziele. Ty baby shark przyjechał. Weź cofnij tu z... Weź 60 i będziesz prasę ściągnij. Miniesz się tu między Masejem a... Witam serdecznie. Witam. No. Witam serdecznie. No. Witam, witam. Witam. To pan tutaj z tymi nowymi nabytkami. Niech pan jeszcze pojedzie trochę kawałek, to tu... praktykant podjedzie i podczepimy prasę, nie? A tutaj może cofnąć, co? Czy nie? Czy... Nie, niech pan do przodu po prostu dobra, pojedzie dobra. I tyle. Ja panu powiem, będę krzyczał. Jeszcze. Stoj! Dobra. Młody, dawaj. Tam odbezpieczyć wszystko, nie? Tak. Wszystko tutaj od... już. Młody, tylko cofnij prosto.
Widzisz tutaj nowe nabytki tutaj, proszę bardzo. No, panie, nie zwal się ciekawie. Z tej naczepy, proszę Zadą, cię. Nie? No, o, jak już mówimy o zrzucaniu z przyczepy, nie? No to jak jeden gościu spadł, jak podobał mi ten pan, to masakra, nie? To także dyżel jest stały, nie? Panie. No, jedź. Pan słyszy? Co? A. Mówię, że dyżel tutaj dobrze jest stały, nie? Bo jak tutaj jeden gościu, niestety, od pana, od którego faceta, którego kupowałeś pan, nie? No. Pracę. Tak delikatnie. Jany był, panie, to. Jak inoros. Jak spadł z tej lawety, to inoros. Wyjdź mi z tego masy, ja dobra, panie. Zaraz pogadamy. Dobra. Młody odstawiam tam, wiesz, gdzie, nie? Gdzie stał rozrzutnik. A my sobie wyjrzamy masykiem na lawetę. Wolni pan, panie, bo znowu, żeś... Jeszcze, dobra, wolni, jeszcze. Jeszcze, pan. Dobra. Dobra, jedź pan. Panie, weź odłącz wałek, bo to niepotrzebne. A, dobra. Kabel zresztą też, bo tu jesteśmy, wie pan. Do przodu pan jedzie, bo zaraz mi pan rozwalia. Zbychu się wkurzył. Zaraz ktoś się zawinie jak wata. No, tutaj mnie Zbychu wynają niestety. O panie, bo jakieś koła się nie kręcą. O kurde. O panie, coś chyba się zepsuło, panie. Zatkało się. O chłopie. Tuj pan. Nie, pan podczepił kable. No. Panie, o panie, kozacka, panie, bo chyba do remontu będzie ten. Koła się nie kręcą. Panie, jak to wyszło, panie? Nie. Nie moja sprawa. Uszkodzony sprzęt mi sprzedali. To niestety ja tylko przywożę, więc... Jak się koła nie kręcą? O, nie do mnie. No, nie kręcą się. O kurde, ej, serio. Ty. Ja panu teraz. Dobra, wszystko rozliczenie, tak? Tak. Za te maszyny? Dobrze. Nie, nienawidzę. Zbychu coś tam mówił, że za tą lawetkę tam jakieś pieniążki, tak? Czy tam, nie wiem, czy już się rozliczy? To już było rozliczone było, a, tak. Dobrze. No dobrze, to ja się... Nie dobra, odstaw to młody. Trzeba coś tam... już raczej to tyle. W razie czego będziemy w kontakcie, tam będziemy rozmawiać, jakbyśmy kupowali kolejne nabytki jakieś. Także no, życzę mi drogie, a my bierzemy się za robotę. No tak, to ja życzę bez awaryjności w tym sezonie, więc... No, do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia. Dobra, tak jak widzicie, przyjechały nowe nabyteczki. Beczka kupiona za... Ale drogę to wy macie tam kozacką, nie? Człowieku, idź pan. Ledwo się zmieścił. Beczka kupiona, o Jezus, za ile? 15... Coś koło 15 czy 16 tysięcy. Nie pamiętam dokładnie. O człowieku, Zicho tam jedzie. A to Zbychu miał przejechać Zicho, ale dobra. Jakiś Zichu przejechał. Prasa była kupiona, metal facha za 15 700. Jest to starszy model, 2008 rok. Model Z562, a my sobie nie przedłużamy i zasiadamy. Młody podczep talerzówkę do Maseja. Czy tam... No... Będziesz sobie uprawiał tu przy domku, nie? Tak. Dobra. A gdzie rozsiewacz przestawić? No, gdziekolwiek. Dobra, my sobie jedziemy z siewami łubinu na dzierżawę. Sąsiad się może pochwalić, co on będzie robił, czy co robi. Ja będę sobie siał soję. A tu koło nas gdzieś? Jest to chyba tak. A niestety tak. A, czyli nas nie lubisz, sąsiad, tak? No dobra. Nie powiedziałem niestety. No to tak obdrać. Powiedziałem, że tak. Mhm. Dobra, już tam są siacy. Nie bajeruj. To piękne obiecy. Dobra, mamy 10 minut odcinka. My sobie zasiadamy. Zaczynamy, lecimy z siewami. Przepraszam, że znowu ci przerwę. Ogólnie propozycja ode mnie. Czy kolejny odcinek u mnie będzie już na czerwcu? Na maju. Na maju.
No ja mam sprawiać tu? Ja myślę... Będzie on to przeszkadzał, czy nie? Ale co? Może kolejny odcinek trzech będzie już na tym, na... No trochę tak. Na maju. Znaczy, no na maju byłby kolejny odcinek, czyli nie pasuje wam, tak? No na kwietniu nie. Na czerwcu. Znaczy, no pytam się dlatego, czy na maju by wam pasowało, jak miał u mnie odcinek na maju, tak? Na maju tak. No, to będzie jak coś kolejny odcinek, już będziemy przewijać na kolejny odcinek. No tak, tak, tak. No ta wiosna taka szybka w tym sezonie, ale... Jeszcze szybka, no. W sumie dwa odcinki z wiosny, trzy odcinki z wiosny. No właśnie, to i tak całkiem, czy no trzy odcinki, no już maj to już będzie się na kozy, no to też trochę inaczej. Ale no. To jest to zawiedziony, że kupiliśmy tobeczkę i tam koła coś się nie kręcą, żeśmy ją ciągnęli po podwórku, to trzeba tam... Młody trzeba po godzinach zajrzeć tam do niej. Bo praktykantem jesteś, to się nauczysz mechaniki. No. Pytam, czy Masy da radę pod tą górę, nie? Bo zapomniałem go przyczepić, jakoś tak pojechałem na pole, nie? Masy kontra ta wielka góra, nie? Teraz wiem. Pozdro 600. No. Da radę. Jak Władek, to nie dobra maszyna. Macy Fercusem. A ty ile sąsiad w tym roku się szpul? Tego. Jezus. Co i? Łubinu? Mikropoletka. A. Czyli zapewne 69 i to tam jedna z trzech, tak? Jedno. Dokładnie. 69 i będę sobie. Będę sobie. Obsiewał łubinem. No zobaczymy. My ja lecimy z siwami. My w tym roku tak. Niestety, tak jak wspominam już któryś raz z rzędu, tylko dwie uprawy, tak jak w tamtym sezonie. Jedna tutaj dominująca oczywiście łubin. Soja. Ja jakoś wolę mówić łubin, wiesz? No, co tak zrobię. Ponieważ to nie było sensu siać tam jednego pola tej trzeciej uprawy, czy tam jak to stwierdziliśmy z młodym po prostu, że idziemy w łubin, zobaczymy, czy to nam się opłaci, czy nie. W tym sezonie zarobiliśmy 25 tysięcy za zbóż. Także no myślę, że w tym sezonie będzie tak samo, nie? Czy wiesz, na pewno koszt... Bo dzierżawki dochodzą, nie? No. Ale jakby to wiecie, to też zimy do wszystkich pieniędzy nie dostaniecie, nie? To akurat w Lubin też człowiek idzie tam, to wiesz, to są praktycznie pieniądze dostaniecie w terminach, tak? No, tak. Zimy w czerwcu. W czerwcu, tak ma. Wakacje, tu. Znowu są pieniądze, tu. I są wakacje, tu. I pieniądze za łubin też. Młody tam koło gospodarstwa sobie uprawia teleżówką, ponieważ... A, właśnie, a propos. Dropaka się pozbyliśmy za całe 900 zł, go sprzedaliśmy, ponieważ był w tamtym sezonie tylko używany, no i nie widzieliśmy sensu po prostu. Jak przyjdzie nowy ciągnik, to myślę, że wtedy pójdziemy w jakiś gruber, coś takiego. Coś głębokiego? Nie widzieliśmy sensu, no bo tak naprawdę w tamtym sezonie też był użyty na przymus, bo żeby tej talerzówki już je używać, a żeby też trochę Władkę porobić, a myślę, że Władek może sobie emeryturę zrobić, bo i tak za niedługo na nią pójdzie, to już mogę powiedzieć, bo chyba było mówione, że on pójdzie na emeryturę, także... No. O, właśnie. Tak jak tam widzicie w oddali, oczywiście jest stuk z kiszonką u Lukasa na odcinku z jesieni, na który bardzo serdecznie zapraszam. Co prawda to już jest dawny odcinek chyba. Nie, to jest akurat ostatni. Nie.
Przedostatni u Lukasa na kanale z sąsiadów. Także również do niego na kanał zapraszam i na odcinek, bo tam sobie woziliśmy te beleczki. Są już sfermentowane, także można je używać do TMR-u. Też doszły przez zimę nowe 5 krówek, nie wiem czy o tym mówiłem czy nie. TMR-a nie mamy w ogóle, mamy samosianą, ponieważ chcemy, żeby po prostu krowy wyjadły to siano i dopiero potem będziemy je już karmić typowo TMR-em, niczym więcej. A, bo przez chyba, że nadejdzie jakiś kryzys, że kiszonki nie będziemy mieli czy coś takiego. No to będziemy musieli się ratować, czym idzie. Ale na razie takich planów nie mamy. Najwyżej się od kogoś tam kupi belki, czy jak tam. A my mamy minutkę odcinka 15. Czy ty będziesz chciał sobie tutaj trochę pouprawiać jeszcze? No chciałbym. No ja już jestem przy słupkach, czyli już ponad pół. Dobrze. Ja sobie zasiądę do 60. Pięknie ładnie. Masz? A my sobie biegniemy. To chyba będzie największe pole łobinu, co? No chyba tak. Dobra. Która minuta na górę? Nie, ale widzę, że tu ktoś ostro talerzowo na GPS-ie, bo mu się nie chciał. Minuta koło 17 będzie chyba. A jeśli robisz dłuższy odcinek, czy? No przydałoby się. 300 jest. No myślę, że 25 minut będziemy robić coś takiego. Ja tak mówię, że może tak. Nie wiem, jak tam chcesz, wiadomo. Nie, jakbym mógł kosić na kwietniu. A to chętnie jeszcze sobie pokosił, nie? Ale no. Ciekawe, czemu te koła się nie kręcą w tej beczce. Trzeba tam będzie młody zajrzeć. No, zasmuciło mnie to trochę. Ale to myślę, że może jakaś marka kół albo coś w tym stylu, nie wiem. Ewentualnie będziemy pisać do gościa, żeby nam inną beczkę dał, jak już podobną, no. A, bo to od tego handlarza. Za te same pieniądze, bo no, gościu nas trochę oszukał, tak? No, ale beczka nie testowaliśmy jej w jeździe w sumie, no bo po co? No bo raczej jeździć, powinna jeździć. A tu się okazało takie coś, że no nie wiem, czy hamulce się zapiekły, czy co? Trzeba będzie zajrzeć do tego. Ale mam nadzieję, że nic poważnego, bo najwyżej no, trzeba będzie jakąś inną kupić. Znaczy no, po prostu może gościu ma jakąś inną na placu. Albo będzie miał. Trzeba do niego zadzwonić, żeby no, zamienił nam albo coś, no bo to tak trochę nie fair. Czy wiesz, no ogólnie to u handlarza pewnie stała ta beczka całą zimę, nie? Więc to też tam mogło coś tam się zepsuć, nie? No właśnie. Chyba nie było zadaszenia, tak? Żadnego. I ona po prostu stała na dworze, nie? No tak, ale... Po zimie byś, nie wiem, co by się, no mówię, hamulce się chyba zapiekły, bo nic więcej. No to się tam przy sprawdzi, nie? To już nie wiesz, trochę... tam parę młotów, tym młotkiem go podukać i będzie raczej. No, do żniw jeszcze trochę do rozlewania gnojowicy, która zaraz będzie chyba nam się przelewać normalnie. No mamy jej trochę, bo 23 tysiące litrów, obornik około 13-14 ton, także powoli nam się robi tego towaru, myślę, że już też powoli będziemy rezygnować z nawozów sztucznych w dwóch dawkach, jak już to będzie nawóz naturalny i sztuczny, a nie sztuczny i sztuczny. No. Będziemy robić to na przemian. Natural. Bo już nam się trochę robi tego. Że niektóre pola na pewno nam się uda ogarnąć. No, na pewno w tym sezonie to akurat myślę, że wszystkie. W sensie w tym sezonie, w kolejnym, bo żniwach, no. No w tym. No, to w tym. W kolejnym po żniwach.
ty sąsiedzi nadal się jesz, tak? Wiesz co, to ci teraz w tym momencie oganiam sobie koniki, wiesz? A. No akurat tak, koniki zauważyłem, że tam trochę potrzebują. A to jedzenia, czy ujeżdżasz, że trenujesz? Nie, jedzenie i wody, wiesz? A. Tak naprawdę w sumie mogłem tu zostawić na odcinek, ale to wiesz. No. Nie wiem, czy by ci... Chociaż ten miesiąc to by ci chyba przeżyły. Chyba, no, że już miałeś zero, nie? Nie no, przeżyły akurat. O Jezus, w mocy nie ma hamulcy, no tak. Kto by się tego spodziewał? Dobra, my już mamy skończone talerzowanie. Sobie tylko poprzeć, jak jeszcze zrobimy. Mamy minutę odcinka 20. To nie wiem, co jeszcze tutaj porobić. Jeszcze możesz polecić z siewami, no. No jedynie. No, nie wiem, z gnojowicą polecę, nie? Ej, właśnie, gnojowicę na łąkę. A nie, bo mamy 100%. Sosia, nie chcesz gnojowicy na łąkę? Wiesz, może bym wziął z miłą chęcią, ale niestety na moją łąkę i tak byś nie dał rady rozwiązać. No, czyli nie dał rady, by to po prostu ta łąka by nie przyjęła, nie? A tak z ciekawości? Może z Masejem coś, nie wiem, współgra ta beczka. Jeszcze zobaczę z Wadziszem. Nie, raczej. O człowieku, Władkiem rozlewać gnojowice. A tak z ciekawości. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, fajnie. No ale to wiesz, trzeba sprawdzić. Kurczę, że nasze niego dopatrzenie. No. Fajnie, że odczepiłem talerzówkę ogólnie, jak wiesz, że Masejem, ale to taki szczegół. O Jezus. Ale myślę, że Masejem Władkiem było. Z Władkiem też się działa ta beczka. Znaczy do koła się nie kręcą. Albo coś, nie wiem, postawienie. Nie wiem. No to dzwoń do typa od razu, nie? No jeszcze zobaczymy wieczorem tam młotkiem, będziemy klepać najwyżej jakąś inną. Tam weźmiemy od niego, jak ma jakąś czy coś. Tam widziałem, jakie że miała podobno. Tak. Może trochę większa szerokość się doda, jedynie tam na tysiaka. Jeden pół. Nie. Za tą samą cenę. Może być troszkę większa, ja się nie obrażę, ale za tą cenę, samą cenę musi być. No ale tak troszkę słabo się zachowało. Bo gościu nas oszukał, no. Mógł szczerze powiedzieć, że tam hamulce nie działają czy coś. No może po prostu nie wiedział, no. No chyba ja ładować. Ładował ktoś tą beczkę. No chyba wiedział, kto co sprzedaje, nie? No by tak, no ale wiesz, jak mu na przykład ta beczka już dawno nie schodziła i ta beczka stała i nic praktycznie, to wiesz. To nie moja wina, no. Mógł się zauważyć po prostu i powiedzieć, że nie działa, tak? Nie, nawet, coś tam nawet co ci mówił, że coś tam miał przygody z rzucaniem tego. No coś tam spadli z tej lawety, także. To słuchaj tam. Jak oni tam spali, to nie zdziwię się, jak jakiś tam płyn, a czy płyn, jak tam coś urwali, to wiesz. Ale to z prasą, to wiesz. A, kurka, ruka, to ciekawe, czy... Chociaż no może wałka nie podpinali. Nie ma prasy, to chyba działa. Mam nadzieję. Tak to człowiek. Nie, ale prasa akurat w uczeli się, to działała. My na niej sam normalnie. Sąsiad patrz, jaki ciekawy. Podsłuchiwacz jeden, gumowe ucho. Znaczy widzisz, już pewnie dupa swędzi, bo nowe nabytki do sąsiadów przyjechały. No, sąsiad ty ma kwasy, będzie pryskał na owsiku. Stary, powiedz mi, jak to może być, że ja sobie orałem to pole i tak mam chwasty? I don't know. To będę musiał jeszcze... Chmęcisz tu. No nie chmęcę, nawet tam przecież ten pług mi skakał. No musisz opryskać. Co ja się poradzę? Ale ty tak na polu. Dobra, jak chcesz, to możesz siać jakieś jeszcze inne pole, wiesz? Konradku, bo już tutaj skończyłem siewy. To podjedź tu. Tylko będziesz musiał sobie dodankować ten piękny jakże siewniczek. Nasypa siasiem. Dobra, wysiadka. Wysiadka. Dobra, to widzowie. Jedziemy sobie jeszcze na jeszcze jedno pole. Tu już posiane, dobra.
sąsiad może się nie skarży, że to akurat ja. No ja to ja idę tam do tej prasy postukać. Niezła prasa, nie? W sensie do beczki, przepraszam. Chodź tu młody i worki ponosić lepiej, Janie. Dobra, ale co? Dawaj, chodź szybko. Ale... Cio, to parę... Jest, to chodź tu. Dawaj, dawaj. Poczekaj. Radę? O Jezus. Ciężko, o kurna, spadł. Dawaj. O kurde. Chyba okres godowy się zaczynał. Konrad dla gospodarstwie. O Jezu, dobra, dawaj, ładuj. O kurde, jeszcze wszystko nie... Zostaw to paletę, zostaw, bo mamy jeszcze trochę siewów. Definitywnie. Okres godowy się zaczyna. No człowieku, aż się żebym spocił. Dobra. Spocenie, co? Dobra, to sobie dzisiaj trochę dłuższy odcinek zrobimy. I tak jest. Miał być trochę krótszy, a będzie trochę dłuższy. I tak jest robotą Chilla. Ja bym to robić, bo to będzie bez sensu. No właśnie. No tak, Będziemy sobie zobaczyć na odcineczkę. No i tak, drugiego odcinka nie robię, tak? No właśnie. Szczególnie bym zrobił, ale jak mam robić to samo jak to, co wcześniej, no co na ostatnim odcinku, no taki to jest sens. No. O Jezus. O Jezus. Dużo ci zostało do uprawy? No. Jeszcze trochę. No ja już jadę, to może mnie jeszcze dogonisz. No, słuchaj, i tak jest wolny, to jest jeszcze trochę. O Jezus. A jeszcze trochę masz. Dobra, trzymaj się, sobie się, ja jadę, nie? Już nie będzie używana, nie? No nie, nie, nie. Dobrze, to będzie ta leżówka stoi, to ja postawię rozsiewacz. Jak tam, działa ta beczka, czy nie? Nie wiem, zaraz na sprawdzę. Na co są jeszcze do tych pastów, nie? Jestem silny. Że po orce mi chwasty wyszły, nie? Na 112, na polu 112, nie? Tam gdzie wiesz co, orki nie było, było po prostu talerzowane, to tam chwasty mi nie wyszły i powiedz mi jak to jest możliwe. Nie wiem. Nie wiem, to jest, zależy od wapna. No tak to by mi chodziło, że... Bo tam akurat wapna rozrzucałem. No może i tak. To jest farming, także wiesz, tutaj wszystko jest możliwe. Dobra, my już sobie dojeżdżamy do pola. Tu sobie skręcamy. A proszę bardzo, tu przy między jeszcze właśnie wyszły chwasty, ale tu już tam... Ktoś je dopryskał, a nie będę mówił, kto pryskał to pole. No właśnie, nikt go nie pryskał. 63. Jeszcze ci pokażę no zdjęcie na serwerze Discord, jak robię się na tym polu. Opryskiwasz pewnie się tam. Zawsze. O kurczę. A to może to... A wiesz co, przy hamowaniu to z tą beczką kręcą się koła, tylko przy jeździe. Weź ją zresetuj sobie. No weź ją zresetuj. No do ciebie mówię, panta. No ja chciałam ją zresetować, bo prawdę nie mam. Ja nie masz. Masz kierownika chyba. Dostałeś ostatnio, awansowałeś przecież konrady. Masz. O, ja mówię, co też się tylko tak na pełne obroty chodzi, nie? A ja na piątce się je, pozdro 600. No czemu w sensie tak robię? Teraz to weź ją, czy? Nie wiem, że to tu nie będzie, tylko...
Pytanie, co tu za motor stoi na tym? Cio! Przemknij się. Jo! Aaaa, panda! Oj, panda, panda, panda. W łeb dostaniesz poza odcinkiem, co? Patrz, ty, no serio, ta koła coś tam zrąbała. Z innymi tymi odcinkami. Pozdrowstwowanie też to się działa? No nie. Dobra, już jak już nie robię pod kamerę akurat tego. A jak wjeżdżaliśmy na lawę, to ktoś zwracał uwagę na to, czy się koła kręciły, czy nie? No nie, jakoś tak niepotrzebne koła, nie? O, patrz, tutaj dobra, kręcą się, to coś się zwina ciągnika jakiegoś. A to teraz podpniesz już? Co? No dobra, i tak każdy nie wie, nawet taki model ani nic. Żeby mi to coś podepnij. A, mody spoza Madhava, nie? To są te mody, widzowie, za 300 zł, nie? A to jest, akurat moc z Mozgobada, nie? No, to fajne mody Madhava, nie? No, fajne. Patrz, to się nie kręcą już. To by wychodziło, nie? Jakby, nie wiem. Ale przy Władku też się nie kręcą, a wyświetlę. Za wysoko No, nie wiem. A może 60 się będą kręcić? Garbinka, czy to świetka tak? Dekreś, typa. No. No. Nie no, trzeba dzwonić do typa, no. No jedź. A, trzyma sobie to samo. A, nie wiem. Dobra, 31 minuta odcinka. Także my tym pięknym akcentem, ja z tym pięknym akcentem się z wami żegnam, jak i również pan Ścichu. Jeszcze panny brakuje? Jeżeli odcinek wam się podobał, to strzelcie subikaro, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam również do Lukasa na kanał, jego oczywiście na dole w opisie. No i co? Do następnego. Na razie, trzymajcie się i cześć. Nara. Bajo.